Tytuł kursu: Zaprawy i mieszanki betonowe. Moduł: Materiały do zapraw i mieszanek betonowych. Wiadomości podstawowe. Temat: Charakterystyka składników zapraw murarskich i tynkarskich. Materiały, z których wytwarza się zaprawy budowlane, to woda, piasek i spoiwa. Wodę do zapraw pozyskiwać można z ogólnodostępnych akwenów, to jest rzek, jezior, stawów oraz ze studni. Woda do picia może być stosowana jako składnik zapraw, natomiast woda mineralna już nie. Woda powinna mieć barwę wody wodociągowej, powinna być wolna od zanieczyszczeń, a jej pH powinno być nie wyższe niż 4. Piasek do zapraw dzieli się na dwie klasy petrograficzne – naturalny i łamany. Rozróżnia się dwie odmiany piasku w zależności od składu ziarnowego. Odmianę pierwszą z ziarnami do 2 mm oraz odmianę drugą z ziarnami do 1 mm. Istnieją również dwa gatunki piasku – pierwszy i drugi. Ze względu na zachowanie się spoiw w środowisku wodnym rozróżniamy spoiwa – hydrauliczne i powietrzne. Jeżeli zaprawa ma być wykorzystana w środowisku wodnym, to należy wykorzystać spoiwa hydrauliczne, a jeżeli ma być zastosowana w środowisku powietrznym, to należy stosować spoiwa powietrzne. Ze względu na rodzaj surowca użytego w spoiwach powietrznych rozróżniamy spoiwa wapienne i gipsowe. Jako spoiwo hydrauliczne stosuje się cementy oraz wapno hydrauliczne. Do wykonywania zapraw wykorzystuje się takie spoiwa jak cement, wapno, gips, zawiesina gliniana oraz mieszaniny tych materiałów. Poniżej opisano proste równanie, które w łatwy sposób pozwoli Ci zapamiętać, jakie są składniki zapraw budowlanych. Piasek naturalny jest stosowany do produkcji zapraw zwykłych. Piasek kwarcowy lub piasek łamany stosuje się do zapraw murarskich. Aby dowiedzieć się, jakie zastosowanie w praktyce ma spoiwo do kamienia i kruszyw ozdobnych, na przykładzie wybranego spoiwa obejrzyj film na portalu youtube.com. Adres podany jest na ekranie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.